Dobry, dobry, to już kolejny odcinek Pokémony według polskiego Creepera. 45? 6? Nie wiem. Dobra, co ja będę gadał? Najważniejsze tu są Pokémony. O, Parasect na 20k. A, ty drogi. Ciężko, XP, ciężko w ogóle. Tak, już mamy Kinglera, wszystko ładnie, cacy. Wreszcie ten Kingler musiał być. To Kingler będzie chyba naziemne, chyba. No, Kingler. Do Kinglera możemy w ogóle schować ten w tym. Do peceta. Może bym Gyaradosa podekspiła, bo Huntera. Tak. All by level. Umbreon ma najniższy. No, Umbreon ma najniższy. Nie wiem, czemu ten Gyarados ma 25, a nie idzie tu. Dziwne. Tak, Kingler ma 28, prawie 30. Może bym dał zamian za tego Pokemona. Paras nie, Paras za słaby. Onix nie za bardzo. Magnemite etam. Machop Firo może. Ale Firo jest ewoluowany, on to tam. On to tam ma te. To nie. Huntera też nie, tutaj nie ma za bardzo co. Umbreon tak samo nie za bardzo. I tu Ariados też. Ariados to ma tam jakieś ataki. Shadow Sneaka ma tu dobra. Arbok tam ma Cruncha, to tu można byłoby na Lavender Tower, Crobat. Crobat ma White'a, to Spox. Ten Gyarados. A Gyarados w ogóle ma trzy ataki, to Gyaradosa bierzemy. Gyarados. Poczekaj. Tak jakbyśmy mógł zabrać itemek. Leftover i teraz Gyaradosa. I backpack, i tego leftoversa damy Grillowi i Tentakulowi. Dobra, Gyarados jest. W naszym teamie. Teraz. Kurde. Przydałby się Markrow. Później by trzeba było znaleźć Duskstone i zrobić Hunchcrowa. Ale jak znam życie, to tu nie będzie. To jak znam życie, to po prostu nie będzie, bo nie będzie. Psychopromień. Dobra, jedziemy go tym psychopromieniem. Chyba w ogóle ten psychopromień był dobry nawet na tyle Lavender Tower, ale to ja nie wiem. Tentakula mieliśmy, no, Tentakul. A co on to ma? A, no tak, bo ponyte. To może Charizardem. Ponyte na pewno Bronzonga bym zjechał. Winozaura, może Nidokinga, Graveler i Gyarados. Tak, bym musiał mieć jakiegoś chyba ziemnego na te obydwa. Jeszcze na tego. I jeszcze tego musiał mieć elektrycznego. Musiał mieć Pikachu. No, Pikachu mam. O, Whitmarkrow, yes. Aj, kurde. Toxic Spikes. Dobra, jest w końcu. Dobra, może się zatruje, to wtedy wodny puls. Trzeba go skonsliktować albo waterpulsować. Waterpuls tym zrobię. Kawy można powiedzieć rozpierduchę. Beedrill się by nie nadał, ale ten, dobra, wezmę tego Pokemona. Venomota. Tylko może trzeba uważać. Trzeba najpierw go tak zestansporować. Teraz jest paraliżowany. Teraz to ma no, fully paralyzed. Trzeba go ku. Teraz nie, psychopromień nic efektu mu nie da, bo jest odporny. Critical hit. Winka attack. Dobra, ciężko jest. Leech life. Dobra, jedziemy. Jedziemy z tym koksem. Dobra, teraz użyjemy Beedrilla. Beedrill ma niski level, no, ma równy level z tym Pokémonem, więc jakoś tam damy radę, nie? Rage'ujemy. Attack Rose, fully paralyzed. Poison Sting, bo Poison Sting jest niski. O Jezus. No teraz to krytyk musiał wejść. No teraz krytyk musiał wejść. No bez jaj. No bez jaj. No po prostu krytyk teraz musiał wejść specjalnie. No. Teraz, no co za chamstwo. No. Teraz kurde znowu trzeba cudować. O, whip miał teraz musi być. No. No co za chamstwo.
Będę ciągle nas będzie lał, lał, jeszcze raz lał. Pewnie 5 wanie. Teraz go backbiten, bo... Jeszcze go raz backbiten, bo on jest... Dziękuję. Kiedy ten 21 wbija, bo coś, bo ja nie wiem, bo w Pokédexie to muszę sprawdzić, kiedy Bidry ma tą... Bidry. Endeavor. 20, Toxic Spike dopiero się uczy na 25. Po prostu i ta się nauczy, to może się uda. Dobra, Gyarados. Mój porządny Pokémon. Dobra, Whispersia, no Whispersia, nice, nice, nice. Ataklem go, zobaczymy jaki efekt wyjdzie. Musi nie wiem, że kontrę zrobił z Dragon Rage'em. No, mega wytrzymały ten Pokémon, mega. To jest jego zaleta. No nie wiem, czekaj, jak on ma naturkę. A, na Serius. Serio? No, Intimate. Jeszcze Dragon Rage. Kurde, mi nogę zrętwiała, no co za chaos w państwie. 3700. Expy, TD i TD, a tu mam 12 tysięcy. No to mega ciężko będzie. Pokédex. Gyarados. Gyarados. Gyarados mam? Robimy. On jest Gyarados, dobra. Ice Fang Twister dopiero się nauczy na 29. 20. Jeszcze Lira musi się. Dragon Rage na 23. Bajta się nie nauczy. Kurde. Co prawie Handura na tym raz na, hit, na kilka hit, na hita albo na kilka hitów go jechało, to teraz Gyaradosa to prawie nic, nawet nie 30k. 13 level, no to ciężko powiedzieć tak szczerze, bo jakoś ja nie specjalista jestem od sprzedawania Pokémonu, więc nie wiem, może czekaj Dragon Rage, zobaczymy czy spadnie na hita. Ty na, na hita. Jak kurde, jak? O, wiem, to będziemy go trenować na NPC-ach Gyaradosa. Gyarados jest bardzo wytrzymały, więc on dam radę tam. On tam da radę. A ciekawe, czy w ogóle tego, czy te Doom Fossil... A nie, nie może wydać mu Doom Fossil, szkoda. Fajnie było. Ciekawe, skąd mam Mudstone'a. Chyba z Mount Moon. Chyba z Mount Moon mam Mudstone'a. Dobra, Gyarados, idziemy ekspić. Idziemy, exp, pum, 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 jump, pom, pom, pom. Już mam węgorza. No dawaj, węgorz, jedziemy. Crocodile, Charizard, no nie na setnym podjeżdżałem. No na setnym podjeżdżałem. I'm medium. Inspect. Zjechałbym Charizardem, Charizardem, no to na pewno Charizardem. To co, jakbym wziął Charizarda, to by wszystkie może pozjechał, bo Charizard z Venusaurem by może był problem, ale tak bym jechał wszystkie na Flamethrowera. Tylko oprócz może tego byłbym wziął na te słabe to slash u Flame Tower, żeby PP trochę nie marnować, nie? Jeżeli PvP to ja nie biorę, bo mi się nie chce za bardzo PvP. Najwyżej tak to chyba następny odcinek będę przeznaczony dla tego. Aha, tu. Tych chyba NPC-ów to ja w ogóle nawet nie walczyłem. Nidoran F. A wezmiemy go Dragon Rage, zobaczymy jaki efekt wyjdzie, bo ja nie wiem. Dragon Rage. Bite do mnie ugryzie. Żeby się tego splasha pozbyć, bo on nie ma żadnego efektu. 5000 expa. No to ładnie, bardzo ładnie. Dobra, ten spray Maple. No teraz to się w ogóle. Jakiś Clefairy, o Clefairy. Clefairy to chyba był tylko normal, ale sprawdzę, no Dragon Rage sprawdzę. Aaa, Fairy Type, przyklęty. Wake up slap, no hej, latający typ mam, frajerko. To tak się nie da, tak się nie da, kurde, nieefektywne. Czemu atakujesz atakiem, który jest nieefektywny na mnie?
No, nieefektywny, a ty tak walisz tym nieefektywnym. Gdzieś chyba nie ma żadnych innych ruchów. Oprócz tego wake up slapa. Wake up slapi. Nic. Not very effective. Mają water flying. Znaczy jakbym miał dark ten, to już może byłby problem, ale może. No i 26. Nice. Chyba teraz Lira się dopiero nauczy, ale no, nauczy się Lira. To jakoś Liry nie potrzebuje, ale dobra. Bo to są te stare tempety. I tak tu będę. Nie, tutaj nie będę bo ja nie chyba najdzie do Ramender Tarek razy. Growlite. Dragon Rage. No to zaraz ten Take Down. To trochę mu zrobiło. Recoil. Dragon Rage tak, dla pewności. Dobra, pad. I teraz pewnie Poliswag będzie, a nie Vulpix. Vulpix. I Sruna, Hita, Hexa. To jest dobre na te, jak ma status problem. Jak przeciw ma status problem, to jeszcze to się wzmacnia. Hex. Prawie na Hita mi tu za tego Pokemona mojego. To ja muszę tego, muszę się wycofać. Ja mój tentakul chyba ma tego. Że ja wezmę Leftovers, a dam Gyaradosowi. Tylko kurde, tu jest problem, bo te krzaczki, a ja nie mam kata chyba. To ja nie mam kata, więc tutaj nie pobawię się. Żadne te tego, żadne te ciachanie i tym podobne. Nudi. Czekaj, to ja sobie nie wiem. Nie, ten to już troszkę pokonałem, więc. Nie, bo jakbym nauczył Gyaradosa bajta, jakbym miał bajt Gyarados, to by już był mocny. Bo tak, musiałbym nauczyć go jakiegoś chyba tam. No, Crunch na pewno by był. Na pewno by był Ice Fang, na pewno by był Aqua Tail i jeszcze może jakiś ruch randomowy, ale szczerze z tym to ja nie wiem. Najsilniejszy to Hydro Pump, ale Hydro Pump to jakoś ten celny jakoś za bardzo nie jest i do celnych nie należy. Więc z tym to raczej go nie będę brał, bo nie opłaca się. No niby silny, ale raczej drugi typek z Gyaradosem. A tu Bulbazaur. Jakie to smutne. Nie ma jakiegoś mega wykruszonego. Dobra, podleczony. Jagger tu musimy zabrać mojemu Gyaradosowi. Leftovers i będzie Tentakulowi, bo Tentakul ma najliczniejszy level chyba w teamie. Ogólnie w ogóle w moim teamie całym, bo on ma chyba ten 18 level. 18 level. Więc mega słaby, bo tak to Beedrill, zanim to jest Beedrill, później są Poxy na 20. No jeszcze jest Umbreon i jeszcze są te na 21. I na 22. Tak to są z najniższym levelem, bo najchętniej bym chciał, żeby najniższy level to jest 30. To i tak by był silny. Wydałby się kurde ten jakiś skater Pokémon, ale nie ma. I nie będę miał. Chyba, bo Beedrillowi dałbym Pursuita. Pursuit by dał radę. Bo na. Nie, no tak to bym miał na Lavender Tower tylko Honduma. I jeszcze może Venomota, bo on ma psychiczny atak. Na Gastly byłby dobry. Jeszcze Tentakul na te, na Cubone i może Merowaki. Tak samo chyba nie, Pikachu nie. Bo Handel by musiał się pilnować z tymi ziemnymi, bo Gyarados byłby odporny. Tylko Gyaradosowi trzeba by było dać jakiś lodowy i wtedy byłby Vitesse. Jestem super nerd. Super nerd, tu trzeba uważać. Wziąć może, nie wiem, Venomota. Venomota wziąć, Tentakul, Beedrill, Pikachu. Nie wiem co on tam ma, ja nie pamiętam już. Chyba on miał trujące typy, a może ma miał Magnemite'a, nie wiem. Grimer ma pierwszego. Dobra, Dragon Rage. Mini Mace i pałka rośnie jakoś, nie wiem o co chodzi. Że po prostu niecelne to się staje. Sludge Bomb. Jeszcze go zatruł, no co za ham. I prostak. Kurde, no ty gnoj, kurde. I masz, giniesz. Czy ja mam w ogóle jakiś ten itemek na tę antytruciznę? Mak. Ja jeszcze Maka walnie, no. Big Maka. Dragon Rage.
Mak jest silny. Taki jeszcze raper, tę swoją łapeczkę ma, taką DJ-owską. Boys of Fazerie Effect, Hurt by Poison i no i na hit, no i na hit, no. Muszę Venomota nie mota wziąć, no Venomot nie mot da radę. On to da radę. Szybki jeszcze ten ma SSP-a tak na duży, więc raczej z tym problemu ma super efektywne. Szkoda, że go nie sflinczo, raczej tego skonfundowało. Ma tego, pewnie SPDF-a ma wysokiego, więc... A, ten też nie dał rady. Wezmę ten Dakula tak dla sprawdzenia. Jak sprawdzę, czy ten Dakul da radę. Water Pulse. Water Pulse, Mad Bomb. O kurde, na hita mnie prawie zjechał. Water Pulse. Tentacool, Leftovers, tak. Mad Bomb, nie dał rady. Dałbym Hondum, Hondum, bo i tak muszę teraz podekspić Honduma, bo mam ten typ, te całe sale, nie? Psychiczną i trawiastą. Więc, bo Charizard jest gotowy, ale tam jeszcze kilka Pokémon muszę podekspić, żeby tak w razie czego był na zapas jakiś. 1030 level, to zaraz te Fire Fang. Dobra, Mad Bomb. Atak zmisował. Dobra, gryź go! Halo? Nie, no Crash Report! Jakie chamstwo w państwie! No i super, jeżeli mnie zapisze, to jest... Dobra, dzięki za oglądanie, dajcie lajka, dajcie suba i pada do następnego, bo już...